Witajcie, waszmości, w karczmie pod mokrym pcipciochem. Jam jest Pabellus, a to jest Crossroads Inn. Moi drodzy, kolejny odcinek. Ubiegły skończyliśmy na tym, że wyskoczyła nam tutaj notka i 22 tysiące guldenów, moi drodzy, wpadło na nasze konto. Wspaniała wiadomość. No dobrze, mój chłopcze, łatwo nie było, ale udało mi się uzyskać zwrot części sumy zapłaconej za tę przeklętą, pozbawioną domu działkę. Wydaj te pieniądze według swojego uznania, tylko proszę, nie zwlekaj ze spłaceniem naszej pożyczki. Wspaniale, Martynie, dzięki wielkie. Natomiast teraz tak, wejdźmy sobie na mapę, słuchajcie, bo to gdzie... Twoi goście uważają, że w karczmie jest za ciemno. Dobra, cicho. Mamy 19 dni tak na dobrą sprawę do spłaty. Czy my w tym momencie musimy się aż tak bardzo spieszyć z tym? Bo powiem szczerze, że jeżeli byśmy podeszli do sprawy taktycznie i dostawili stołu, domówili asortymentu i jeszcze bardziej jakby rozszerzyli tutaj nasze menu, to myślę, że to by było dosyć lukratywne dla nas. Więc może tak to zróbmy. Tylko najpierw tak, bo oni ciągle narzekają na ten brak światła, więc może im to światło tu zapewnimy, żeby już mieli żyrandole. Nie za dużo. Powiedzmy, że zrobimy to w ten oto sposób. Tamci nie muszą mieć światła. Tamci po ciemku będą gotować. I dostawmy teraz tak. Zostało nam 20 tysięcy guldenów. Dobrze. Na spokojnie. Nie dajmy się ponieść emocjom. Ja wiem, że wydawanie hajsu jest fajne, miłe, przyjemne i dostarcza tutaj wielu emocji. Ale niestety musimy zrobić to tak, żeby było dobrze. I teraz tak, na tym skończymy, ponieważ nie mamy zbytnio pracowników. Straszna ciasnota się tutaj zrobiła. Będziemy musieli jakoś pokombinować tak, żeby zrobić gdzieś przerwę może i coś tam sobie zadziałać w tym aspekcie, żeby troszeczkę luźniej było. Natomiast w tym momencie mamy... Raz, dwa, trzy, 9 stołów. 9 stołów i 18 ław. No właśnie. To teraz tak. Bo co my tutaj jeszcze mamy, słuchajcie, do zrobienia? Zapewnij nocleg, tak? Zbuduj pokój gościnny, umieść łóżka w pokoju, zatrudnij krzykracza w Crossroads. Dobrze, to może, może zróbmy tak. Najpierw zajmijmy się tym pokojem. Wejdźmy sobie tutaj. Pokój gościnny to jest to. Dobra, a to? A, to prywatny pokój. A jaka jest różnica? Oddzielny pokój dla bardziej wybrednych i snobistycznych gości, jak na przykład bardowie lub politycy. To tutaj w ciszy i spokoju, z dala od wścibskich spojrzeń, mogą cerować skarpety i robić głupie miny przed lustrem, bo nikt ich nie widzi. Ale ty ich widzisz. Widzisz wszystko. Lustra weneckie? No, ciekawa sprawa. Tylko słuchajcie, bo tutaj czekajcie, bo to są schody, nie? I teraz tak, trochę żeśmy to głupio zrobili, bo jeżeli tu damy schody, no to lipa, nikt nie przejdzie, nie? W związku z tym, jeżeli byśmy dali tu, o, w taki nie tak. Dobra, sprzedaj mi to. No i już daliśmy ciała. Gdybyśmy zrobili to w taki sposób, o. W ten sposób, tak? Może być? Może być. I teraz schody, powiedzmy. Dalibyśmy, może takie? Dalibyśmy gdzieś tutaj, załóżmy. A to w przyszłości, to w przyszłości. To byłoby to całkiem niezłe, bo oni sobie tu normalnie na górę później wejdą. Ale to w przyszłości, tak? Drzwi. Jedne tu, drugie by tutaj były, tylko najpierw sobie, słuchajcie, zbudujmy może... pokój. Teraz nie wiem, jak bardzo mogę tutaj to... A, na trzy! No to jak na trzy, to powinno im wystarczyć. Na spokojnie możemy im tutaj machnąć taki oto pokój. Gorsza sprawa, słuchajcie, że no, nie udało mi się zrobić tego pokoju dla pracowników. No i to mnie martwi.
bo jeżeli oni tam potrzebują odpoczynku, wypoczynku, no to no cóż, to jak na razie nie ma gdzie. Tutaj zrobimy drzwi, tu później też zrobimy drzwi, ale to będzie przeznaczenie, powiedzmy, na pokój prywatny, chyba że pokój prywatny zrobimy na górze, bo tam jeszcze nie wchodziliśmy. Okna, jakieś okna z pewnością się przydadzą, więc tutaj z tej strony okien nie róbmy, ale z tej możemy. O, jedno okno starczy. Dobra, i teraz tak, co tam dalej było? Umieść łóżko, tak? Zapełnij nosek. Zbuduj pokój gościnny, dobrze, umieść łóżka. Ej, ale dlaczego to się nie odhaczyło? To co my żeśmy zbudowali? A, bo on się buduje, dobra. Nie, wszystko jest w porządku. On się najpierw musi wybudować. Dobrze. Nic się złego nie dzieje. Mam nadzieję, że tutaj światła nie potrzeba i sobie na spokojnie przejdą. Ale co, no, budujecie się czy lecicie w kulki? Mam nadzieję, że tym już jest dobrze tutaj. Dobra, pokój się wybudował. Możemy sobie, słuchajcie, zmienić, powiedzmy, ściany. Ściany, jakie ja bym chciał tu ściany mieć? O, te mi się podobają. No, mogą być. Nawet całkiem nieźle wyglądają. A ta podłoga taka zasypiała, to od razu tak na wstępie? Jeszcze nikt tu nawet nie chodził. No dobra, trudno. Wyposażmy sobie ten pokój. Słuchajcie, pokój sypialny. No to na pewno łóżka. A co to jest? Nocnik. Cóż, każdy wie, do czego to służy. Mam nadzieję. Łóżka, kilka łóżek tutaj wstawimy, tylko słuchajcie, wstawimy te łóżka w taki sposób, żeby było przejście, bo żeby się nie blokowali. Może tak? O, w ten sposób nie ma problemu, jak najwięcej. Nie no, chciałem tak to zrobić, słuchajcie, ale wyszło na to, że jeden by wąchał śmierdzące giry drugiego, więc lepiej nie. Tutaj można to tak zrobić, tutaj tak, proszę bardzo. No, mam nadzieję, że oni tam przejdą. Ten nocnik można też tutaj machnąć, powiedzmy. A niech... Pod nosem jakiegoś ziomka tutaj niech stoi nocnik, nie ma problemu. Co to jest? Eleganckie biurko za 380. Proste, ale eleganckie biurko, idealne do pisania wierszy, memuarów i listów z pogróżkami. A to... czy to jest potrzebne, a tutaj lustro? Nie, to darujemy sobie. Ale... oświetlenie to tak. Dobrze, zostało nam 11 tysięcy, moi drodzy, 11 tysięcy. Zobaczmy, co możemy z tym fantem zrobić. A, w ogóle ile nam zostało towaru? 16 winunia. No przy takiej... O, idzie ktoś. Kto ty jesteś? Ty, wędrowiec, wędrowcze. Zapraszamy, bo ty byś chciał się zdrzemnąć. Ja to czuję. O, jakiś już poszedł w klimę. Dobrze. Niech grosiwo się sypie. My musimy domówić tutaj troszeczkę rzeczy, moi drodzy, do naszej karczmy. Więc wejdźmy sobie zaraz, najpierw do menu. Co kto lubi, bo tutaj widzę, że tak, grillowa kiełbasa to lubią banici. A to nie jest wędrowiec. To jest wędrowiec. Grzyby w chlebie. Czyli będziemy na pewno potrzebowali bochen chleba, nie ma problemu. No tutaj grzyby, no to jest jasne, a to jest co? Twoi goście uważają, że zioła. W karczmie jest za ciemno. Zioła. Potrzebujemy zioła. Dobra, zapamiętajmy. Grzyby, chleb, zioła. Nie ma problemu. Wejdźmy sobie najpierw tutaj może. Zapewnij nostek. Tu odbierzemy nagrobę. Wejdźmy sobie na mapę i teraz tak. Zobaczmy, co tutaj jest. Chleb jest. Dobra. Grzyby są. I zioła też są. Wspaniale. I winunio też jest. Pięknie. To wiecie co? To w takim wypadku zróbmy tak. Domówmy naczyń z 10. Ile my tam mamy? No dobrze. To domówmy ze 20. Domówmy do tego też ze 20 kubków. Zróbmy tak. Chlebek ze 20 bochenków.
Co tam jeszcze potrzeba było? Grzyby. Grzyby. Do tego te zioła. I co tam jeszcze? No i co? No, a, świece może. Chociaż, czekajcie, bo winunio. Winunio. Raz, dwa, trzy. I świece. Raz, dwa. Dwadzieścia świec. No może starczy, słuchajcie. Może starczy. Możemy domówić kiełbachy? Nie możemy. To już jest maks. Dobra, nie możemy się targować niestety, więc nie zbijemy tej ceny. Niech jadą. Niech jadą, niech nam to dowiozą. Jedzie wóz, słuchajcie, kolorowy. Bardzo fajnie. No, widać go tu, tylko kurde, nie mogę na niego dojechać, bo... najechać. Dojechać go pewnie mogę. Nie mogę na niego najechać, bo niestety, ale... podświetla się to, co tam w środku jest. Twoi goście uważają, że w karczmie jest za ciemno. Nic na to nie poradzę. Może to o to chodzi, słuchajcie. Dobrze, no to niech już tam znają łaskę pana. Wy też potrzebujecie światła? Nie, wy mieliście po ciemku gotować. Dobra, to mamy. To mamy. Teraz tak. Zamówmy sobie, znaczy menu to jest ryzykowne, żeby w tym momencie dawać te grzyby w chlebie. Za 63 guldeny, a nie mogę ceny podnosić, tak? Szkoda. Grillowa kiełbasa jest lepsza za 66 i zobaczcie, mniej składników potrzebujemy. Więc ta kiełbasa grillowa jest o wiele, wiele bardziej opłacalna tak naprawdę dla nas. A kaczma pod mokrym cipciochem, no niestety, ale musi funkcjonować, tak? Więc jak tak, no to... Dobrze, towar przyjechał. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z rynkiem pracy. Rembajło. O! To znaczy, on się zajmuje tylko i wyłącznie czym? Dzielność. Czy ja bym chciał takiego pracownika? Płaca 181. Może niekoniecznie, bo nas na to zbytnio nie stać. Ale parobka to chętnie. Co ty umiesz? Perfekcjonista. Dobrze, będziesz perfekcyjnie rąbał drewno. Kuchmistrz. Wow, to takie rzeczy są. Patrzcie, no. Pijaczyna, a to może niekoniecznie. Majster za... Jejku. Parobek. Nie ma żadnej służki. Nie ma żadnej służki. Szkoda. Byłoby miło. Dobrze, jak my tutaj wyglądamy z tym zamówieniem, znaczy z tym towarem? Weźmy już sobie te grzyby w chlebie do menu. Proszę bardzo. No, tylko że jeszcze towary muszą poznosić. Przyspieszmy sobie, no, przyspieszmy sobie czas i otwórzmy sobie tutaj podgląd surowców. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 9570 guldenów mamy na naszym koncie, więc tragedii nie ma. Ludzie widzę, że tam sobie sypiają. Dwoje śpi, troje. A ten to już wstał. Ale zapłacił. Prawidłowo, zapłacił. Nie wiem tak naprawdę dobrą sprawę, ile oni płacą. Trzeba to ustalić. Mogę już zamówić? No możesz zamówić. Pewnie zamawiajcie, wszyscy zamawiajcie. Tutaj oni są tak bardzo opieszali. Nie wiem, dlaczego tak wolno to wszystko znoszą. Powinni ruszyć tyłki. Bo niestety, ale będzie Lipton. Dobrze, zobaczmy, co my tam mamy. Spłać swój dług. Aha, tylko i wyłącznie, tak? Ale wiecie co? Bo my mieliśmy zapewnić, znaczy zatrudnić też krzykacza. I w końcu żeśmy tego nie zrobili. W Crossroads. To jest krzykacz, tak? Za ile? Za 260. Efekty 8, tak? Czas trwania 3 dni. No dobra, niech tam krzyczy. No niech krzyczy. Zaszkodzić nie powinien. O, szczury! Możesz ty! Łobuzie! Dobra, tam gdzieś łapkę na szczury chyba powinniśmy mieć, nie? Czy ja? To jest to? Tak, pułapka na szczury. Dobra, to pułapkę na szczury sobie... Może tak pionowo dam. Pułapkę na szczury jedną damy tu. Na razie, później ją przestawimy. Drugą możemy dać w kuchni, gdzieś. Powiedzmy, że tutaj. No i tyle, nie? Na razie wystarczy. Nie będziemy szaleć.
Dobra, ale szczur chyba się gdzieś wyniósł, bo widać jak tutaj sobie chodzi. Jest tutaj szczur. No powiem wam szczerze, zobaczcie jaki ładnie ten szczur jest zrobiony. Trzeba to przyznać, jeżeli chodzi o grafikę. Słuchajcie, to naprawdę bardzo fajnie ten szczur został zrobiony. Nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby jakoś bardzo koncentrować się na grafice, tylko na zarządzaniu karczmą. A zobaczcie jaki fajny szczurek, nie? Także gratulacje dla grafika, który to robił. A my jedziemy dalej. My jedziemy dalej. Oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę. Osoby wspierające gorąco pozdrawiam i dzięki wielkie za wsparcie. My musimy tutaj ogarniać naszą karczmę. 9313 guldenów, moi drodzy. Zwróćmy uwagę cały czas, miejmy podgląd. O, a to winunio to już się kończy? Matko Boska. To są ochlaj mordy. Co za masakra. Zamówiliśmy te świece na wypadek, gdyby nam tutaj wysiadły te żyrandole. To tak na wymiankę. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. Brudna. Okej, w porządku. Priorytet sprzątania. Wysoki priorytet. No rzeczywiście, no to... Za czysto to tutaj nie jest. No ale cóż poradzić. Cebuli nam zaczyna brakować. I kiełbachy. O, trzeba złożyć zamówienie i to szybciutko. Dobrze, zamówimy... Co to jest? Wyślij postać, aby nauczyła się nowego przepisu na kwas chlebowy. To moment, to zaraz. Najpierw tak. Kiełbachy. Raz, dwa, trzy. Cztery powiedzmy. I tam cebula, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. I do tego winunio. Winunio. Tak. Raz, dwa, trzy. O, do oporu. Do oporu, proszę bardzo. I dostarczcie nam to wszystko, waszmości, bo nam potrzeba tutaj napitku i jadła. Bez tego ani rusz. Knajpa się nie będzie rozwijała, nie będzie zarabiała. 8054 guldeny. No, już teraz trochę więcej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zobaczmy, co możemy odblokować sobie, bo to jest dosyć istotna kwestia. Co to jest? Znowu zwiększa nam maksimum dóbr, jakie mogą być naraz zamówione. Pięknie. A to? Odblokowuje pomieszczenie sypialne, pozwala na wynajmowanie łóżek. A to teraz to my nie wynajmujemy łóżek? Nie za bardzo to zrozumiałem. O, tutaj. Zwiększa liczbę pracowników szukających pracy. No, to by było dobrze. Goście będą bardziej cierpliwi. O, to się może przydać. Dobra, to jedziemy z tym koksem. No i podblokowujemy sobie tutaj. O tak, to jest raz. To jest, może być przydatne. Tutaj cierpliwość, tak. A to, co mamy, to ta półka, tak. A tutaj zwiększa poziom ceny, jaką ludzie są skłonni zapłacić. A, no dobra. Dobra, bo to się może przydać. Pracownicy mają szansę posłuchać plotki, gdy chodzą wśród gości. Niech oni pracują, a nie plotkują, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi, na litość boską. To chodzi o to, żeby zarabiać. Co z tą podłogą? Bo ja widzę, że ona dalej jest usypiona. Zobaczmy jeszcze raz tutaj, słuchajcie, pracowników. Nadal nie ma służki. Widzę, że z tym jest problem. No, niedobrze, bardzo mnie to niepokoi. No, ale zobaczcie, słuchajcie, zobaczcie, ile mamy klientów. Jaka ta klientela tutaj jest chyba zadowolona, no bo to tak, chleją, palą, jedzą. Bardzo dobrze. No i jest stosunkowo spora liczba gości. O, pora na fajeczkę, no pięknie, nakopcili. Ale nakopcili, o, szczur. Panie szczurze, a tu jest pułapka, zapraszam. Proszę sobie zwiedzić pułapeczkę. No tak, no szczury, no i co? No idź tam właśnie. O. Dobra, złapał się, wspaniale. Szczur się złapał. Podgląd na towary. Ojejku, to cebula. A cebula chyba tutaj powinna być. Tu powinna być cebula, moi drodzy. Więc na spokojnie. Jest dobrze. Bo już się zmartwiłem, ale po prostu ta cebula nie jest zniesiona. Ona na pewno tutaj jest. Tak jest, cebula. No widzicie.
Miałem rację, tylko oni najpierw winuniem się zajmują. Spokojnie. Jest za mało jedzenia, by wszystkich wykarmić. No, spokojnie, na razie sobie zamawiajcie grzyby w chlebie. No bo ja widzę, że one nie schodzą. Zobaczcie, no po 20 tutaj, no nie schodzą. Nie wiem, czy to wynika z faktu, że albo jest cena za wysoka, w co wątpię, albo po prostu nie ma smakoszy na takie wykwintne jadło. Poziom twojego pracownika wzrasta. Bo bardziej wolą zadowolić się kiełbachą z grilla. Powiem szczerze, że też bym tak wolał. Tym bardziej, że ta kiełbacha z grilla jest o wiele, wiele droższa. No i chleją oczywiście, no i chleją. To jest jakby główne ich zajęcie. Ja nie rozumiem, dlaczego nikt nie sprząta tej podłogi. Wysoki priorytet. Czy my nie mamy tutaj służki żadnej? Przecież były. Pracownicy. No przecież jest. Nikt nie sprząta. Linus. Dobrze, że nie Lizus. Dobra, zobaczmy, może jeszcze służka jakaś się znajdzie. Nie? Nie. Ale masakra. Ale masakra. No to jest wręcz, moi kochani, niemożliwe, żeby nie było żadnej służki. Co? Nie ma zapotrzebowania na pracę, nikt nie szuka pracy, tak? Wszyscy pracują, tak? Nie ma bezrobocia. No i bardzo dobrze, no w sumie z jednej strony. No tylko my mamy teraz problem, ponieważ potrzebujemy pracowników, a tutaj lipa. A tutaj, moi drodzy, jest lipa. I tym pozytywnym akcentem ja się z wami na dzisiaj żegnam. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do was, więc napiszcie, co myślicie. My tutaj będziemy starali się ogarnąć sytuację biznesową na wysokim poziomie, tak żeby no, w miarę możliwości karczma pod mokrym cipciochem nie splajtowała. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.